Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku mojej trasy po budowach, która odbywa się w ramach projektu Zawód Developer. Naszym celem jest przybliżenie Wam charakterystyki tego zawodu, szczególnie na jego początkowych etapach. Odwiedzimy z kamerą deweloperów z wielu rejonów Polski, działających często na zupełnie innych i różnych od siebie rynkach. Skupimy się zarówno na początkujących deweloperach, jak i na tych bardziej doświadczonych. Postaramy się, abyście znaleźli na naszym kanale wiele informacji oraz motywacji. Zapraszamy! Pierwszymi gośćmi będą deweloperzy z Trójmiasta, realizujący swoją pierwszą inwestycję w gdańskim Kiełpinie. Chciałbym Wam przybliżyć osoby moich gości. Pierwszy z nich to Tomek Paszko. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku. Tomek to założyciel i właściciel jednej z pierwszych trójmiejskich prywatnych szkół muzycznych www.akademiaroka.com. Szkoła działa z sukcesami od 2008 roku. Tomek jest aktywnym inwestorem na rynku nieruchomości, świetnie przeszkolonym zarówno w tematyce obrotu mieszkaniami, jak i zarządzaniu projektami deweloperskimi. Jego wspólnik zaś to Kamil Sałacki, absolwent Politechniki Gdańskiej. Od 2011 roku posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od 2012 roku jest czynnym członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pracował na stanowiskach kierownika projektu, kierownika budowy, uczołowych deweloperów rynku trójmiejskiego oraz światowych korporacji. Kamil jest również laureatem konkursu Budowa Roku, jednego z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. To są moi goście, Tomek oraz Kamil. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, witamy. Powiedzcie mi panowie, co tutaj się buduje, co tutaj się szykuje? Więc tak, jesteśmy w Gdańsku, Kiełpinie Górnym. Inwestycja nazywa się Passa Park. Budujemy tutaj cztery lokale. Dwa lokale są z garażami, dwa bez. Tutaj mamy lokale bez garaży, tam z garażami. No, są to kompaktowe domy dla osób ceniących sobie kameralne otoczenie. Mamy dużo pięknej zieleni dookoła. No, bardzo, bardzo ciekawa inwestycja. To może ja teraz poproszę tutaj Kamila, który wiedzę techniczną ma na pewno niesamowitą, żeby troszkę nam powiedział o technologii tutaj tej budowy. Technologia budowy jest jak najbardziej tradycyjna. Trzymaliśmy się projektu. Wiemy, że przekonania Polaków są takie, że murowane, lane, betony, że to jest to i nikt nie ma wtedy obaw. Tak, tak, nawet ci przerwy. Ostatnio ktoś nawet na forum, na grupie pytał o właśnie budownictwo szkieletowe i faktycznie do tej pory przekonanie ludzi o tym, że jednak co jest murowane, że ten strop lany to jest pewny, stabilny dom i ta mentalność Polaków wciąż jednak w tym miejscu zostaje i to jak najbardziej potwierdza to, że technologia szkieletowa to jest jeszcze nie czas dla naszego kraju, prawda? Dokładnie. Zdarzają się jednostki indywidualne, które jakby idąc za postępem próbują budowy i decydują się na szkieletowe budownictwo. Natomiast większość ludzi ma jeszcze przekonanie takie tradycyjne, murowane, betonowane, że to jest to. Ludzie też mają nie do końca dobre doświadczenia z wielką płytą, która trochę została zniesławiona, przez co też boją się prefabrykacji takich budynków składanych z klocków. To może panowie, zaprezentujmy któryś z budynków, zaczynając tak naprawdę od fundamentów. Powiedzcie, w jaki sposób je może ocieplaliście. Tutaj widzimy izolację w postaci folii kubełkowej na zewnątrz, która jest prawidłowo zawinięta, bo widać też na budowach, że ta folia często wystaje, nie jest wywinięta, styropian jest na wierzchu, który później wilgotnieje, także tutaj widać, że ręka dobrego kierownika tutaj czuwa cały czas. Powiedzcie może coś bliżej o którymś z budynków, tutaj jeśli chodzi o technologię. Sama technologia, tak jak wspominałem tradycyjnie, warunki gruntowe pozwoliły nam na posadowieniu budynku na ławach fundamentowych. Także ławy fundamentowe żelbetowe. Jeżeli chodzi o ściany konstrukcyjne, to postawiliśmy na pustak ceramiczny Poroterm. Według nas ma dużo lepsze właściwości niż inne materiały, także każdy ma swoje plusy, minusy. Ten jest dla nas najbardziej optymalny. Jeżeli chodzi o stropy, to tak jak widać, strop lany, żelbetowy, monolityczny. No i góra tak samo,
murowana z porotermu. Jeżeli chodzi o fundamenty, stawiamy tutaj na jakość. Można budować w różny sposób. Natomiast tak jak widać, mamy styrodur, tak, nie są to jakieś hydropiany, tylko jest to styrodur docieplony 15 cm. Zawinięte, tak jak już Michał zwrócił uwagę, folia kubełkowa zabezpieczająca, tak, przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wywinięta, zabezpieczone wszystko, żeby nic z tym się nie działo. Domy, rozumiem, to są takie klasyczne, kompaktowe rozmiary, czyli coś, czego obecnie się poszukuje na rynku. Z tego, co wspominaliście, to te tutaj mają 8, czy te są mniejsze, tak? Tak, ten bez garażu jest mniejszy, ma powierzchni użytkowej 84 metry kwadratowe. Budynek z garażem ma powierzchni użytkowej 104 metry. Powiedzcie, co tutaj będzie lądować na dachu? Czy stawiacie na jakość w dalszym ciągu i to będzie na pewno jakaś dachówka? Tak, zdecydowanie stawiamy tutaj na jakość. Chcemy przyciągnąć klienta, dla którego będzie ważny sposób i jakość wykonania, jakość zastosowanych materiałów. Na dachu będzie dachówka ceramiczna. Kwestia jeszcze dachu, jak mógł dodać, no to też to, co nas troszkę wyróżnia, no to jeżeli chodzi w kwestii izolacji dachu, mamy zastosowaną podwójną izolację. Jedna na podłodze od poddasza, natomiast druga znajduje się w samym dachu. To jest rzadko spotykane. Czyli to jest rzadko spotykane, ale wtedy świetnie. Tak, i ewentualnie gdyby ktoś chciał tak użytkować to poddasze, to, bo często deweloperzy faktycznie ocieplają jedynie podłogę na tym strychu teoretycznie nieużytkowym i faktycznie gdyby ktoś chciał później użytkować to poddasze, no to okazuje się, że trzeba docieplić tę połać dachową. Tak, jak widać, mamy wysokie ściany, nie mamy skosów, przez co poddasze jest też wysokie. Będziemy mieli tam 1,70 m swobodnej powierzchni. Także można śmiało zaadaptować jeszcze to poddasze nawet na jakieś pomieszczenie. Rozumiem. To co, panowie, może wejdziemy do budynku, tak pokrótce pokażecie nam mniej więcej, jak wygląda rozkład budynków. To zapraszamy do mniejszego budynku. Tomek, opowiedz, co tu mamy. Więc tak, po wejściu do mieszkania mamy najpierw miejsce na szafę, na zabudowę. Następnie łazienka, jedna z dwóch łazienek w tym mieszkaniu, czyli mamy łazienkę, gdzie będzie prysznic, natomiast w łazience u góry będzie wanna, więc każdy, ktoś, kto lubi prysznic, może wybrać sobie prysznic, ktoś tą wannę może się kąpać u góry. Następnie taką ciekawostką jest gabinet na dole, dodatkowy, do pracy, gdzie no w czasach, kiedy no trochę więcej teraz pracujemy zdalnie, może się to bardzo przydać, taki gabinet, który jest od razu przy wejściu do mieszkania. Następnie miejsce na zabudowę pod schodami, gdzie można fajnie sobie zagospodarować, na przykład jakimś meblem pod wymiar. Kolejnym miejscem jest salon z aneksem kuchennym. Tutaj w tym miejscu będzie kuchnia z oknem. Natomiast tutaj taka część dzienna. Piękny zielony widok. Tutaj też jest przygotowane miejsce na kominek. No i tutaj widok na taras i na ogród. Tak jest. Każdy lokal będzie miał swój ogródek. Ten ogródek chcemy na gotowo zagospodarować. Trawa z rolki, krzaczki, ogrodzenie, także chcemy dać klientowi taką swobodę, że po wejściu do lokalu już nie będzie musiał nic robić, tylko rozłożyć leżaczek i się opalać i delektować się tą zielenią. Ciekawe podejście, które bardzo się ceni, ponieważ patrząc na dzisiejsze podejście deweloperów, jednak to zagospodarowanie terenu to jest zawsze na minimum, także widać, że tutaj chłopaki naprawdę dbają o klienta i o budowanie z nim relacji. A potwierdzenie tego mogę powiedzieć, że klienci przychodzą oglądać, no to każdy jest w szoku, że my tu zrobimy trawę, że zrobimy drzewka, ogrodzenia, że wyrównamy, że będzie ładnie. Oni tak, no, już nie dyskutują o cenie. Myśleliśmy, że tak będzie. Tak, tym bardziej, że to są takie elementy tak naprawdę, które jakoś nie podrażniają kosztu budowy, prawda? Dokładnie, a jednak klienci są mile zaskoczeni, prawda? Tak jest.
Jak jesteśmy już na dole, to chciałbym dodać, że tak jak wcześniej wspominaliśmy, mamy dwa rodzaje budynków. Jeden jest z garażem, drugi bez. Jesteśmy obecnie w budynku bez garażu. Mamy ten gabinet, o którym wspominał Tomek. Natomiast w drugim budynku dla osób, które cenią sobie bardziej posiadanie garażu, w miejscu tutaj tego gabinetu mamy garaż. Dlatego jest też wybór, tak? Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy klienci wolą bardziej lokale z garażami, czy nie. Tak naprawdę każdy, kto się do nas zgłasza, ma inne preferencje i dzięki temu, że mamy zróżnicowane lokale, może sobie wybrać z garażem lub z gabinetem. To co? Zapraszamy może na górę? To zapraszamy na górę, pokażemy, co tutaj się dzieje. Na górze póki co mamy jeszcze przestrzeń wolną, dopiero rozpoczynamy budowanie ścianek działowych. Będzie się tutaj znajdowały dwa pokoje, łazienka, w której będzie wanna, piecyk gazowy. I rozumiem, że tutaj mamy normalnie pełne piętro, tak? Tak, jak najbardziej. Mamy tu 2,5 metra wysokości bez żadnego skosu, także powierzchnia w 100% do wykorzystania. Łazienka będzie z oknem, także to też jest duży atut. Ludzie zwracają na to uwagę i się to podoba. Po drugiej stronie tej kondygnacji mamy garderobę i jedną sypialnię. Także u góry mamy 3 sypialnie, garderobę i łazienka. Czyli tak naprawdę taki komfortowy dom dla 4-osobowej rodziny, 2 plus 2, że tak powiem. Dla każdego tutaj miejsca wystarczy. Ja w ogóle generalnie jeszcze bym chciał naszym widzom tutaj troszkę opowiedzieć, taki tip dać na temat, tu akurat nie mamy tej ściany kulankowej, tutaj chłopaki wymurowali pełne piętro i przyszli mieszkańcy będą mieli po prostu do wykorzystania pełną powierzchnię, jeśli chodzi tutaj o to poddasze. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, szczególnie dla tych, którzy wykorzystują projekty gotowe, często właśnie z poddaszami użytkowymi, które te ściany kolankowe mają gdzieś za nisko. Proszę pamiętać, że wysokość, którą wliczamy do powierzchni użytkowej mieszkalnej, znaczy się od 1,40 m do 2,20 m, liczymy jako 50% według warunków technicznych powierzchni użytkowej. Wszystko powyżej 2,20 m wliczamy jako 100%. I widzi się często w projektach, że ta ściana kolankowa po prostu jest zbyt niska, a im ściana kolankowa jest niższa, tym ta połać dachowa zbliża się w stosunku do posadzki. Także im ona jest wyżej tak naprawdę, tym ten punkt 1,40 m zbliża nam się bliżej do obrysu budynku. Także zwróćcie na to uwagę, tutaj chłopaków w ogóle nie ma tego problemu, ponieważ jest pełne piętro, ale widzi się projekty takie gotowe, gdzie po prostu te ściany kolankowe są za niskie i ta powierzchnia jest naprawdę mocno skurczona, jeśli chodzi o to poddasze użytkowe. Dlatego ja proponuję, żeby już na etapie projektowania rozważyć, wziąć pod uwagę tą wysokość tej ściany kolankowej, ponieważ to może zwyczajnie zwiększyć rentowność projektu. Tu się zgodzę. Jeżeli mogę coś dodać, to faktycznie czasami wystarczy, nie wiem, 2-3 warstwy przemurować wyżej, tak, i od razu uzyskujemy 50% więcej powierzchni do sprzedaży, także... Zgadza się. Tym bardziej, że architekci w tych czasach, no jednak oni widać, że raczej nie projektują z myślą o deweloperach, żeby zwiększyć ich zyski, także często dla nich ważniejsza jest gdzieś ta estetyka zewnątrz. Oczywiście nie można też przesadzić. Może się okazać, że gdzieś te proporcje się po prostu zaburzą. Będzie możliwe, że trzeba będzie po prostu gdzieś krokwie wydłużyć, a to już zwiększy powierzchnię połaci dachowej. Zgadza się. No też wysokość budynku. Czasami mamy ograniczenia, tak, w miejscowym planie, także jest kilka czynników, na które trzeba zwrócić uwagę, ale o tym warto pomyśleć i to rozważyć jak najbardziej. Wspominałem o garażach i o budynku bez garażu. Taką ciekawostką i dużym atutem dla klientów, którzy nie będą mieli garażu, będzie wiata między budynkami. Będą dwa bardzo duże miejsca parkingowe, zadaszone, tak? Czyli klient będzie tak naprawdę miał taką namiastkę garażu, nie będzie mu kapało na samochód, nie będzie musiał odśnieżać. Także czyli to rozumiem, jest też bardzo duży atut. Klienci oprócz podjazdów jeszcze będą mieli wiatę, tak? Tak. No to super, bo ja widzę, że ten problem się tutaj często pojawia, jeśli chodzi o tą zabudowę jednorodzinną, że
w momencie, kiedy pojawiają się goście, ktoś przyjeżdża, nie ma gdzie stanąć po prostu, prawda? A widzę, że tutaj to jest świetnie rozwiązane, także no na pewno ten problem się nie pojawi, prawda? Do każdego lokalu mamy przypisane dwa miejsca parkingowe, także nie powinno być problemu. Tutaj warto było dodać, że między budynkami mamy aż 8 metrów, czyli dla jednego miejsca parkingowego mamy aż 4 metry szerokości, więc to też nie... Można hamera kupować. Jak najbardziej, no. Zapraszamy teraz na wywiad, który jest po prostu kolejnym elementem naszego odcinka. W wywiadzie zapytam gości o więcej rzeczy, jeśli chodzi o tą inwestycję. Postaram się wyciągnąć jak najwięcej informacji, cennych informacji dla Was, jakichś tipów tutaj. Zapytam również chłopaków o plany na przyszłość i o to w ogóle, skąd pomysł na deweloperkę. Zapraszam. Panowie, takie pierwsze, najważniejsze pytanie. Skąd w ogóle pomysł na biznes deweloperski? Ja wiem, że obydwoje macie do czynienia z branżą w większym lub mniejszym stopniu, ale czy to było zaplanowane od jakiegoś dłuższego czasu, czy raczej wyszło tak spontanicznie? Więc jeżeli no, mówimy o pomyśle na biznes deweloperski, to gdzieś tam zanim do tego doszło, no to musiała się zacząć przygoda z nieruchomościami. Z reguły takie rzeczy, się od mniejszych rzeczy, potem gdzieś tam się przychodzi do większych. I jeżeli chodzi o moją przygodę z nieruchomościami, no to zaczęło się to no, kilka lat temu, kiedy kupiłem mieszkanie, które wyremontowałem i następnie sprzedałem. Bardzo dużo rzeczy na tym mieszkaniu robiłem sam. Mam gdzieś tam nawet pamiątkowe zdjęcia z wielką wiertarką, robiąc instalacje. No i gdzieś tam udało się to sprzedać. Gdzieś tam kolejnym krokiem no było, wiadomo, szukanie tej wiedzy, brnięcie dalej w to. No i pojechałem na seminarium Asbiro w 2017 roku w Warszawie, gdzie z całej Polski no, zjechali się ponad 1000 osób, które siedzi w branży nieruchomości lub gdzieś tam ma jakieś już doświadczenia. No i w tym oczywiście ci najbardziej znani w Polsce ludzie, którzy się tym zajmują. No i przez właściwie 3 dni miałem do czynienia z różnymi wykładami, spotkaniami, rozmowami. No i po powrocie już z tego, jak wróciłem do Gdańska, stwierdziłem, no, no to już jest to, na pewno chcę to robić, rozszerzyć mój kontakt z nieruchomościami. No i też gdzieś tam musiałem trochę ochłonąć, 2 dni nie mogłem spać, takie wrażenie to na mnie wywarło. Trochę książek kupiłem i tak dalej, poznałem troszkę ludzi. No i generalnie wtedy zaczęło się właśnie flipowanie, czyli kupowałem mieszkania, remontowałem, sprzedawałem, natomiast gdzieś tam moim celem zawsze była jakość i czerpanie przyjemności z tego, co robię, więc każdy remont, każde wykończenie, każde mieszkanie przygotowałem najlepiej, jak potrafię, tak żeby no, było to coś fajnego. No i w pewnym momencie poznałem mojego przyszłego wspólnika, Kamila. Gdzieś tam się okazało, że gramy na podobnych falach. W rozmowach pojawiło się coś takiego, że no, warto by było może coś razem zrobić. No i od tego gdzieś tam doszliśmy do pomysłu, żeby może zacząć coś z deweloperką. Rozumiem. Bo Kamil, u Ciebie to pewnie taka naturalna kolej rzeczy była, prawda? Już od etapu, że tak powiem, szkoły. Tak, no nawet mogę powiedzieć, że od dzieciństwa, od początku jarało mnie budownictwo. Mój pierwszy dom rodzinny to była tak naprawdę budowa systemem gospodarczym, gdzie głównym majstrem był mój tata, jego szwagier i szwagier szwagra. Także tak. Tak jest. A ja jako pomocnik oczywiście biegałem do sklepu i kręciłem przy betoniarce. Tak, także do dzisiaj pamiętam, jak właśnie rówieśnicy gdzieś tam jeździli na rowerach w wakacje, chodzili nad wodę, biegali, no a ja dopóki nie wyczyściłem betoniarki, to musiałem tam pomagać. Także tak, kolejną rzeczą właśnie były studia i też bez żadnych dylematów chciałem od razu iść na budownictwo. Dostałem się na Politechnikę Gdańską, skończyłem studia. Zacząłem pracę jako inżynier budowy. W sumie pierwszą taką moją budową to była budowa hali widowiskowej sportowej na granicy Gdańska i Sopotu, Ergo Arena. No, była to szkoła życia. Budowa, która trwała 24 na dobę, oczywiście w jakimś systemie zmianowym, ale poza nią życia nie było. No, dalej zrobiłem uprawnienia w roli kierownika budowy, kierownika projektu, inspektora nadzoru.
No i przez kilkanaście lat tak naprawdę cały czas w tym świecie budowlanym się obracałem. No i przyszedł moment, kiedy stwierdziłem, że już kurczę, jest to dosyć męczące i pochłaniające. I zacząłem się zastanawiać, co mogę zmienić w swoim życiu, żeby, bo nie wyobrażałem sobie, że do emerytury miałbym pracować na budowie i jakby użerać się cały czas z budowlańcami, z tymi problemami, które się na budowach pojawiają. Za kogoś tak naprawdę. Dokładnie. No i zacząłem szukać jakiejś alternatywy. Poczytałem jakieś książki, pooglądałem jakieś webinary, no i wpadł mi do głowy pomysł nieruchomościowy. Brałem udział w jakichś eventach, szkoleniach właśnie, na których poznałem Tomka. Okazało się, że jesteśmy z jednego miasta. Tomek nie wspomniał, ale w sumie to zaczęliśmy od wspólnego flipa. Zrobiliśmy jedno mieszkanie razem, bardzo dobrze nam się współpracowało. Czyli poznaliście się generalnie na evencie nieruchomościowym. Dokładnie, tak. Także polecamy udział w takich imprezach, bo naprawdę można no, zmienić swoje życie tak naprawdę. Nie trzeba za dużo tłumaczyć, zgadza bo każdy się, wie o co chodzi. Tak. Zrobiliśmy wspólnego flipa, bardzo nam się podobała współpraca i już zauważyliśmy, że każdy z nas ma jakieś swoje segmenty, w których się lepiej odnajduje i bardzo dobrze się uzupełniamy. Przez to stworzyliśmy fajny zespół. Każdy z nas jeszcze miał swoje biznesy i gdzieś tak popołudniami, wieczorami, w niedzielę, po obiedzie ruszaliśmy gdzieś tutaj po okolicach, szukaliśmy działek, no i tak sobie tam robiliśmy takie spotkania godzinowe, dwugodzinowe, gdzie każdy przedstawiał swoje plany i marzenia, no i udało się zakupić działkę, no i teraz tak jak widać realizujemy ten projekt. Przejdźmy może tutaj bardziej właśnie do tego projektu. Powiedzcie, co tutaj do tej pory sprawiło Wam najwięcej kłopotów, chociaż przy takim doświadczeniu, jakie ma Kamil tutaj, cokolwiek mogło gdzieś tam przeszkodzić po drodze, ale czy były tutaj takie momenty, że faktycznie gdzieś tam kłody pod nogi padały, czy raczej wszystko gładko do tej pory udało Wam się przejść? No, jeżeli chodzi o kłody pod nogi, to nie są mity. To myślę, że przy każdej realizacji, przy kilkudziesięciu milionowej i przy milionowej zagrożenia i problemy mogą się pojawić tego samego typu. No nie poszło tak gładko, jakby się wydawało. Znaczy nie idzie tak gładko, jakby się wydawało. No zaczęło się już od samego początku. Znaleźliśmy działkę. Wszystko wydawało się ok. Gdy chcieliśmy podpisać akt kupna, okazało się, że działka formalnie nie ma dojazdu. Zaczęliśmy badać temat. Pani notariusz nie uwzględniła w akcie notarialnym służebności przez działkę prywatną i tak formalnie okazało się, że do tej działki nie ma dojazdu. Trwało to trochę czasu, musieliśmy zebrać wszystkich właścicieli, żeby tą sprawę naprostować, no ale udało się. Kolejnymi tematami to są jak zwykle przeboje z budowlańcami. Ale to jest pikuś. Tak. Przy innych problemach. Przy innych problemach, tak. No, finansowanie, klienci, także tu na każdym kroku. Urząd Skarbowy. Tak, też mamy taką ciekawą historię, może nie wiem Tomek, czy chcesz rozwinąć? Mogę opowiedzieć tak w skrócie. Mieliśmy problem z Urzędem Skarbowym, bo siedziba naszej spółki nie została odnaleziona przez pracownika, który robił kontrolę, mimo to, że zgodnie z przepisami wisiała tabliczka. No i tak opowiem tylko w skrócie, spowodowało to, że nas wykreślono z VAT-u i nagle jako spółka no, nie mogliśmy nic zrobić. No i nie mogliśmy też w żaden sposób tego odkręcić. No i dzięki pomocy naszemu księgowemu, który się bardzo zaangażował w sprawę, udało się umówić na spotkanie z naczelnikiem Urzędu Skarbowego, który też po prostu był zdziwiony absurdem tej sprawy. No i właściwie dzięki jego postawie, który warunkowo nam pozwolił na pewne czynności, spowodowało, że mogliśmy wszystkie sprawy wyczyścić po to, żeby znów stać się taką pełnoprawną spółką. I właściwie no, to jest absurdalne, no bo gdzieś tam idą duże pieniądze na inwestycje, na wszystkie rzeczy dookoła, a nagle gdzieś tam z powodu niedopatrzeń w urzędzie. Mm-hmm. Ale to i tak musicie mieć pecha, bo z reguły oni zwyczajnie nie mają czasu,
Ja jestem prezesem w dwóch spółkach, gdzie tylko i wyłącznie dostawałem pismo po to, żeby potwierdzić, dostarczyć ewentualny akt, umowę najmu po prostu i tyle. Ale do was pofatygowali się i wysłali. W naszym przypadku właśnie nawet nie poinformowali nas pisemnie, ani nie zadzwonili, że będą, tak. A twierdzili, że byli dwa razy, nikogo nie zastali, nie znaleźli lokalu i mimo tego, że już płaciliśmy podatki, składaliśmy deklaracje, wiedzieli, że już ta inwestycja trwała, że tutaj już były faktury z generalnym wykonawcą, stwierdzili, że nie istniejemy i wykreślili nas. Także z dnia na dzień po prostu nie mogliśmy nawet wystawić faktury, nic zrobić. No i warto dodać, że w takich sytuacjach tak naprawdę cała inwestycja może paść. Bo jeżeli pewnych kroków nie możemy zrobić, no bo nie możemy żadnych kroków, i akurat by się jakaś pechowa sytuacja zdarzyła, to właściwie wszystko może... Zgadza się, ja słyszałem, nawet widziałem taką przygodę przedsiębiorcy, dewelopera z Łodzi, którego inny deweloper, początkujący deweloper, małżeństwo, które de facto było prawnikami, posądzono go po prostu o plagiat, jeśli chodzi o sam projekt, i zwyczajnie zablokowano mu konto bankowe, firmowe. 2 lata to trwało w środku budowy, także no, urzędnicy potrafią naprawdę uprzykrzyć się dewelopera, to prawda. Projekt generalnie, bo z tego co rozmawialiśmy, jest to projekt typowy, prawda? Planowaliście tutaj projektować, czy po prostu fajny projekt się trafił, bo kiedyś nie było takiego wyboru w projektach, na pewno jak dzisiaj, dzisiaj można przebierać w tych projektach. Czy uważacie, że przy tej skali warto projektować coś indywidualnie, czy jednak może lepiej gdzieś tam znaleźć coś, co się wkomponuje idealnie w działkę? Więc tak, no wykorzystaliśmy projekt gotowy. Wynikało to trochę z tego, no ja akurat miałem doświadczenie w firmie, z której już brałem pewien projekt i byłem zadowolony. Oglądając to, co mają w ofercie, stwierdziliśmy, że no rozwiązania są bardzo ciekawe. Przy tym mamy ten projekt gotowy, a jeszcze dodatkowo udało się dopasować, zoptymalizować ten projekt, jakby dobór tego projektu pod działkę, czyli pod miejsce, na którym budujemy, czyli dopasować do tej konkretnej działki, żeby wykorzystać jak najbardziej powierzchnię, którą mamy. A czy adoptowaliście projekt w taki sposób, żeby gdzieś zmaksymalizować zyski bądź zwiększyć funkcjonalność, czy on był na tyle dobry, że został tak, jak był? Przy wyborze projektu, jak już mieliśmy działkę, tak naprawdę szukaliśmy czegoś, na czym chcielibyśmy się wzorować. I trafiliśmy na projekt właśnie ten, który realizujemy, z myślą, że wykorzystamy go do projektu indywidualnego. Natomiast jak zaczęliśmy go wpasowywać w działkę, okazało się, że on idealnie pasuje. Nie zawierał takich zbędnych rzeczy, bo mieliśmy też od początku swoje kryteria, tak? No nie chcieliśmy na przykład żadnych balkonów, takich rzeczy, które by ewentualnie później mogły rodzić jakieś tematy usterkowe, tak? Chcieliśmy kompaktowy projekt, który będzie spełniał oczekiwania klienta, nieduża powierzchnia, proste budowanie. Okazało się, że ten projekt jak najbardziej wpasował się w naszą działkę. Przy tej skali nie było sensu robić projektu indywidualnego, także przy dwóch takich lokalach, przy czterech lokalach, tak, przy dwóch budynkach, wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Tak, jeszcze wracając właśnie do skali i ilości potrzebnych materiałów na taką budowę, czy przy tych ilościach są jakieś szanse, jeśli chodzi tutaj o wasze doświadczenie, na negocjacje w hurtowniach budowlanych? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Bo to na pewno też wielu, którzy planują, interesuje, czy to są sztywne ceny, czy gdzieś tam jest pole do manewru. A ty, Kamil, na pewno też masz duże, duże doświadczenie. Tak, no przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie jakiegoś zakupu bez ofertowania i bez negocjacji ceny. Myślę, że to jest podstawa i chyba nie ma sytuacji, gdzie sprzedawca sztywny by powiedział tyle i koniec, tak? Na każdym kroku myślę, że warto zbierać różne oferty, negocjować i można naprawdę dużo ugrać. Mało tego, można nawet negocjować z marketami budowlanymi. Jeżeli mamy większą skalę, jeżeli chcemy więcej materiałów zakupić,
Do kierownika wystarczy się umówić, powiedzieć, jakie są zamiary. Może nie jest cen, ale na przykład dostawy wtedy są darmowe. Także... Czy płatności nawet przesunięte. Tak, przesunięte płatności w marketach, także... Moim zdaniem najłatwiej jest zacząć taki proces po prostu od wysłania maili. Nie wiem, 10-15 maili, nie, potrzebujemy okna czy coś innego i porównanie ofert, no tak jak tutaj Kamil mówi, ofertowanie, bo może się okazać, że okna w jednej firmie będą kosztowały 10 tysięcy, a w drugiej 20. Mówię o skrajnych przykładach. Tak, nie, że na przykład gdzieś to jest najtańsza oferta i najdroższa. No wiadomo, że najtańszy może nie brać, ale no za 15 tysięcy można się gdzieś tam po środku spotkać. I to pokazuje, no, że warto szukać. No i też warto te oferty szczegółowo przeglądać, bo nie, często tak bywa, że ktoś próbuje ceną nas skusić, tak? A później mówi, że no ale jeszcze okucia, a to klamka, a to uszczelki i tak dalej. No, dlatego też warto na to poświęcić trochę czasu, zrobić to ofertowanie, sprowadzić wszystko do jednego mianownika i negocjować ceny. Czyli kochani, na budowie, tak jak w każdej innej branży, negocjujemy, ofertujemy, wybieramy najlepsze oferty, ceny nie są sztywne, szukajcie, a znajdziecie. Generalny wykonawca czy metoda gospodarcza? Więc my na naszym projekcie mamy akurat generalnego wykonawcę. Wynika to pośrednio z tego, że zakładając spółkę, robiąc cały ten proces deweloperski, chcieliśmy od początku robić wszystko ze standardami. I jednym z takich elementów w mojej ocenie profesjonalnym jest no, współpraca z generalnym wykonawcą. Mhm. Szczególnie, że jest to raczej wymagany taki element, jeśli chodzi o udzielenie kredytu deweloperskiego, prawda? Tak jak Tomek wspomniał, od początku szliśmy w kierunku generalnego wykonawcy. Przemawia za tym kilka czynników. Tak jak już wspomniałeś, kredyt, tak? Banki zupełnie inaczej podchodzą do tematu, jeżeli jest generalny wykonawca. Sprawa jest dla nich bardziej... A szczególnie teraz, w tym momencie, tak. Jeżeli robilibyśmy metodą gospodarczą, to wymagają umów na poszczególne etapy robót. A to wiadomo, na początku przy staraniu się o finansowanie to jest wręcz niemożliwe albo bardzo trudne, żeby już zaplanować sobie tak inwestycje i podpisać z każdym umowę. Zwykle się to robi gdzieś tam stopniowo i w trakcie, w zależności od potrzeb i zaawansowania. Kolejnym takim plusem posiadania generalnego wykonawcy, co ja akurat z doświadczenia bardzo cenię, jest gwarancja i rękojmia, którą daję, czyli tak naprawdę przez okres 5 lat, który dajemy klientom, posiadając generalnego wykonawcę, cała odpowiedzialność, całe ryzyko jakby przechodzi na generalnego wykonawcę i przez okres rękojmi mamy podmiot, który tak naprawdę odpowiada. Posiadanie generalnego wykonawcy okazało się bardzo pomocne, to że no, nie jest to nasz jedyny biznes. Robimy też inne rzeczy i dzięki generalnemu wykonawcy tak naprawdę skupiamy się głównie na nadzorowaniu i pilnowaniu inwestycji, a nie takim bezpośrednim zaangażowaniem, że codziennie o 7 tu ktoś z nas musi być, porozstawiać ludzi i przypilnować, czy na pewno są w pracy, tak? Czyli jednak komfort jest zdecydowanie większy. Większy komfort. Mhm. Szczególnie mając tutaj takiego inżyniera jak Kamil. Chciałbym właśnie zapytać, jak wyglądały rozmowy z bankami, czy sami przygotowywaliście biznesplan, czy jednak to było gdzieś zlecone. Na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o rozmowy z bankami, które banki wziąć pod uwagę, bo z tego co się orientuję, no to jeśli chodzi o takie małe inwestycje, część banków w ogóle nie chce podejmować rozmów. Jakie są wasze doświadczenia tutaj na tym polu? Gdy zaczęliśmy starania o kredyt, to od początku założyliśmy, że będziemy współpracować z bankami spółdzielczymi i zaczęło się od tego, że dzwoniliśmy do banków i rozmawialiśmy z pracownikami czy z dyrektorem, jak widzą współpracę z naszą spółką, która jest nowa, spółka celowa, jak to widzą, czy widzą szansę na finansowanie. I z reguły po tych pierwszych rozmowach byliśmy zapraszani na spotkanie z dyrektorem banku, gdzie stawialiśmy naszą koncepcję krok po kroku. Zauważyliśmy, że banki tego typu zainteresowane są współpracą z takimi małymi deweloperami. To ja może wejdę w słowo, ale tak jak Tomek wspomniał, banki komercyjne przy takich inwestycjach raczej nie chcą brać udziału. Ponadto nie ma takiej bezpośredniej osoby decydującej, z którą by można porozmawiać. Tak? Tam jest zero-jedynkowo, tak lub nie. I najczęściej, jeżeli jest jakiś negat, to bez uzasadnienia, po prostu.
Nie, do widzenia. Natomiast przy bankach spółdzielczych atutem jest to, że interesują ich mniejsze inwestycje i można rozmawiać bezpośrednio z osobami decyzyjnymi, czyli z dyrektorem oddziału, nawet można z zarządem się umówić, tak, i przedstawić swoje plany, także jest tam bardziej partnersko podejście do tematów. Jeżeli chodzi o nasze jakieś przygody z bankiem, to faktem jest to, że banki niestety wymagają jakiegoś doświadczenia i na początku powiedzieli nam, no pokażcie jako spółka przynajmniej 2-3 inwestycje, które zrealizowaliśmy, wtedy możemy dalej... Czyli nie brali pod uwagę twojego doświadczenia jako kierownika budowy? No właśnie, i tutaj dzięki temu, że mogliśmy sobie z nimi porozmawiać, spotkać się, każdy z nas zaprezentował się ze swojej strony. Każdy z nas pokazał, że ma już doświadczenie, Tomek, w kwestii właśnie też nieruchomości sprzedażowej, budowanie firmy, marketingu, no, a ja pokazałem jakby swoją mocną stronę, czyli realizacja, tak, nadzorowanie i prowadzenie budów. Dzięki temu banki powiedziały, ok, uznajemy wasze prywatne doświadczenie jako doświadczenie spółki i mogliśmy iść krok dalej do uzyskiwania finansowania. W kwestii biznesplanu wiedzieliśmy od początku, że musi być on dobrze przygotowany ze względu na wymagania banku, żeby inwestycja była dobrze przemyślana, żeby wszystkie cyfry się zgadzały, więc zleciliśmy to od razu profesjonalnej firmie, która się tym zajmuje. Oczywiście zanim podeszliśmy do tematu, zrobiliśmy znów analizę ofert na rynku, no i znów te ceny się kształtują, załóżmy od 2,5 tysiąca do 7 tysięcy w naszym przypadku. Dostaliśmy namiar od osoby z jednego z forum deweloperskich, gdzie polecił nam pewną firmę, gdzie za stosunkowo nieduże pieniądze został przygotowany biznesplan. No i zdecydowaliśmy się na współpracę i rzeczywiście byliśmy bardzo zadowoleni. W oczach banku ten dokument był dobrze przygotowany. Rozumiem. Bank wymagał doświadczenia w deweloperce stricte, ale wiem, że ty masz ogromne doświadczenie na tym polu jako kierownik budowy i rozumiem, że to było silnym argumentem. Tak, no dzięki temu, że mogliśmy spotkać się z przedstawicielem banku, mogliśmy pojechać do dyrektora i pokazać, że okej, jako spółka nie mamy doświadczenia, natomiast my jako współwłaściciele potrafimy realizować takie projekty i nie mamy z tym problemu. Tomek od strony sprzedażowej, marketingowej, budowania wizerunku i struktury firmy. Ja od strony tutaj technicznej, realizacyjnej, kosztorysowej. Wykazaliśmy się naszym doświadczeniem. Każdy z nas pokazał, co w życiu robił. Mogłem się pochwalić moimi inwestycjami, chociażby właśnie budową hali Ergo Arena, salonów samochodowych, budynków biurowych, przemysłowych. Udało mi się nawet zdobyć nagrodę roku za budynek biurowy Transproje, który jest we Wrzeszczu, także... I wątpliwości zostały rozwiane, rozumiem. Wątpliwości zostały rozwiane i mogliśmy dyskutować dalej już o szczegółach finansowania. Rozumiem, to jeszcze tak nawiązując... Jeśli mogę jeszcze, jeden z dyrektorów banku powiedział, no to co, jedziemy na budowę? Jak zobaczył to wszystko i pojechaliśmy. Aha, no to super. To jeszcze nawiązując właśnie, Tomku, do tej twojej roli sprzedażowej, powiedz mi, jak gdzieś tam to podkręcenie wizualizacji, fajna strona internetowa, bo ja widziałem, że u was to wszystko jest dopracowane naprawdę w każdym calu, czy skupianie się na czymś, co kiedyś jeszcze nie było tak mocno ważne, dzisiaj faktycznie przynosi wymierne korzyści. Zgadza się. Wrócę znów do tego, że od początku cały nasz proces staraliśmy się robić profesjonalnie. Jednym z elementów było właśnie stworzenie całej strategii sprzedaży, całego planu. I zaczęliśmy od tego, że no wiadomo, stworzyliśmy sobie jakąś tam własną koncepcję, którą potem przedyskutowaliśmy z firmą, która zajmuje się doradzaniem deweloperom, specjalizuje się w tym i oni nam pomogli stworzyć cały marketing sprzedażowy, stronę internetową, folder reklamowy, taki też dosyć duży. To jest folder wzorowany też na innej inwestycji, 30 cm na 30, gdzie jest właśnie, ma być naszą wizytówką. Wygląda świetnie, trzeba przyznać, że wygląda świetnie. I rozumiem, że klienci to na pewno odbierają bardzo pozytywnie. Mamy takie sygnały, że ludzie, którzy się z nami kontaktują, nie mają już takich pytań, takich obaw, bo widzą, że to jest konkretnie przygotowane, otrzymują folder. Dokładnie. Bardzo, bardzo nam to pomaga. No a myślę, że to jest jeszcze, przerwę ci, Tomku, bardzo istotne, kiedy faktycznie podmiot jest nowy na rynku, prawda?
I tutaj w ten sposób można pokazać, że od samego początku deweloper podchodzi poważnie do sprawy, prawda? Tak. Poza tym, tak jak Tomek wspominał już wielokrotnie, że staramy się profesjonalnie do tematu podchodzić i od samego początku próbujemy budować nasz wizerunek, tak? Czyli może by się wydawało, że przy takiej małej inwestycji tak bogaty marketing byłby niepotrzebny, natomiast idziemy do przodu, dzięki temu wydaje nam się, że będzie nam łatwiej promować nasze kolejne inwestycje i być bardziej rozpoznawalnym. Wskazówki dla początkujących deweloperów. Co byście doradzili tym, którzy dopiero planują, wahają się, cały czas są o krok od rozpoczęcia? Uważam, że warto się uczyć, szkolić, brać udział w różnych eventach, pozyskiwać wiedzę już od kolegów, którzy tym się zajmują. Nie warto wyważać otwartych drzwi, tak? Tylko bazować na błędach innych, które już zostały popełnione i po prostu iść do przodu. Według mnie takim ważnym atutem jest budowanie zespołu i otaczanie się profesjonalistami. Warto mieć projektanta, prawnika, inżyniera budownictwa, osobę od marketingu, która też zajmie się tą otoczką i tą stroną. No i najważniejsze, nie poddawać się, bo kłody zawsze są rzucane pod nogi, natomiast nie ma co szybko się poddawać, rezygnować, tylko iść do przodu. Tak, bo tak naprawdę deweloper wystarczy, że będzie dobrym koordynatorem tego zespołu i to już jest najkrótsza droga po prostu do sukcesu, prawda? Dokładnie. Ja bym podkreślił jeszcze jedną rzecz, bo dla każdego inwestora wydaje mi się takim momentem przełomowym jest zakup działki. Proponowałbym zawsze sprawdzić bardzo dokładnie tą działkę od strony prawnej, czy nie ma jakichś wad, czy po prostu nie ma w tym jakiejś pułapki, zanim ta decyzja ostateczna o zakupie zostanie podjęta. To uważam, jest taki bardzo, bardzo, bardzo ważny moment. Żeby kolokwialnie nie wdepnąć w minę. Tak. Panowie, ostatnie pytanie i będziemy kończyć. Plany na przyszłość. Czy deweloperka wciąga? Czy planujecie budować dalej, zwiększać skalę? Czy jednak to nie jest kierunek, w którym czujecie się najlepiej? Mamy kolejne plany, jeżeli chodzi o rozwój naszej spółki. W tej chwili jesteśmy po spotkaniu w biurze projektowym, gdzie wstępnie omawialiśmy inwestycje w Gdańsku. Tym razem trochę większą, bo będzie się składać prawdopodobnie z 14 do 16 lokali. Będzie to inwestycja skierowana do rodzin, gdzie oprócz samych tych budynków mieszkań, które będą w zabudowie bliźniaczej, chcemy też zaproponować miejsce do spotkań dla mieszkańców, czyli plac zabaw plus miejsce integracji typu wiata, grillowa, ławeczki. Taki punkt, gdzie na tym małym osiedlu mieszkańcy będą mogli się spotkać, porozmawiać, poznać się. Coś, co sprawi, że życie tam będzie dużo, dużo przyjemniejsze. I to jest taka ogólna koncepcja. Projekt będzie też w Gdańsku. Czyli wciąż trzymacie się administracyjnie granic Gdańska, tak? Tak, no lubimy to miejsce, jest mi się wydaje bardzo atrakcyjne do mieszkania i na ile będziemy mogli, będziemy tutaj oczywiście inwestować. Czyli podsumowując, deweloperka wciąga i zamierzacie kontynuować swoją przygodę nieprzerwanie. Zgadza się. Ja chciałem właśnie podkreślić, że deweloperka wciąga. Jeżeli chodzi o moje plany, kończę teraz dwie realizacje takich dużych projektów przemysłowych. Nie biorę kolejnych, będę się skupiał właśnie na rozwoju naszej spółki, na dokończeniu tego tematu, nad pracami na kolejnym temacie, o którym Tomek wspomniał. I tak naprawdę idziemy do przodu. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Było miło poznać i zobaczyć inwestycje. Dziękujemy. Myślę, również. Że tutaj kupę wartościowego info dla naszych widzów usłyszeliśmy. Również dziękujemy i zapraszamy częściej. Dzięki, do zobaczenia. I na tym kończymy nasz pierwszy inauguracyjny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie otrzymywać podobną lub nawet większą dawkę wiedzy, zapraszam do naszej facebookowej grupy Zawód Developer oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.